się i posłuchajcie, jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj po to, aby każdy z was dziś otwarczy się na słowa prawdy. Jesteśmy tutaj dla was i zwiastujemy wam Ewangelię. Ewangelia równa się dobra nowina. Dobra nowina jest taka, kochani, że 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za każdego z was. Kochani, nie jesteśmy ludźmi religijnymi. Każdy z was na pewno o tym słyszał. Każdy z was o tym dobrze wie. Ale każdy z nas osobiście spotkał Jezusa. Osobiście spotkał Jezusa. I ja jestem taką osobą. Nazywam się Damian Lorek i chcę ci powiedzieć, jak w prosty sposób możesz mieć pewność zbawienia. Jak w prosty sposób możesz dziś spotkać się z żywym Bogiem. Jak w prosty sposób możesz pojednać się z samym Ojcem. A wiesz jak? Przez to, że uznasz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i oddasz Mu swoje życie. I uznasz Go, że jest Panem i jest Królem. Ja w 2015 roku jako narkoman, jako osoba, która miała doświadczenia 8 lat, chodziłem cały czas na imprezy. Tym po prostu żyłem. I sobie nie dawałem z tym rady. Ale właśnie w moim pokoju, gdy byłem naćpany, to zawołałem prostymi słowami i prostym moim sercem, że jeżeli Bóg naprawdę jest i jeżeli żyjesz, to mi się objaw i ogarnij moje życie. I kochani, przyszedł do mnie Jezus. Przyszedł do mnie Jezus. I przez to spotkanie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja nie wszedłem w religię. Zacząłem czytać Biblię, Pismo Święte, Pismo Święte. I wyczytałem tam, że każdy, jeżeli chce wejść do nieba, musi narodzić się na nowo. I ja w moim pokoju narodziłem się na nowo. Dostałem objawienia. Moje życie diametralnie, dzień po dniu, zostało ogarniane. Wiecie przez kogo? Przez Ducha Świętego, bo zostałem wypełniony Duchem Świętym. Ja ci nie mówię o religii, ja to będę powtarzał. Ja ci chcę powiedzieć i mówię tobie o Jezusie Chrystusie, który umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, a po trzech dniach zmartwychwstał. On po trzech dniach zmartwychwstał i to nie jest bajka, to jest prawda. I ty dziś decydujesz, czy ty w to wierzysz. Ja uwierzyłem. Nie wiem, w jakim dziś jesteś miejscu. Możesz być dobrą osobą, ale chcę ci powiedzieć, że zbawienie, gdy czytałem Biblię, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Możesz być dobrą dziś osobą, możesz zrobić wiele dobrych uczynków, ale Biblia mówi, że to na nic, to jest marne w oczach Boga. Ty musisz przyjść do Boga, ty musisz się uniżyć i przyznać się do błędu. Jakiego, że jesteś grzesznikiem. Ja tak zrobiłem. Tu nie chodzi o to, żeby co niedziela chodzić do spowiedzi. Dziś możesz pokutować i prawdziwie pojednać się z Jezusem, a Jego święta krew, która jest aktywna, zmyje cały grzech i Bóg nie będzie już patrzył na ciebie jak na grzesznika, tylko jak na Jezusa, bo On poniósł śmierć. On poniósł każdy grzech. Dziś chcesz być oczyszczony. Czy ty chcesz dziś doświadczyć oczyszczenia tak jak ja? Dziś Bóg patrzy na mnie jak na Jezusa, jak na Syna. I jestem zaakceptowany. Czuję się bezpiecznie. Mam pewność zbawienia. Jeżeli tylko cię to porusza, to jest Ewangelia. To jest Ewangelia, dobra nowina, że Bóg umarł za ciebie. Że Bóg umarł za ciebie i to jest prawda, bo Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Ja jako osoba, która tylko imprezowała i ćpała, usłyszałem od mojego kumpla, z którym ćpałem, że Bóg uwolnił go właśnie od dragów. Śmiałem się, bo byłem pod wpływem narkotyków, ale właśnie Duch Święty przyszedł do mnie i przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I właśnie Duch Święty ma power do tego, aby ciebie wyswobodzić, aby zdjąć ci kajdany z rąk, w których dzisiaj chodzisz. Uważasz się za wolną osobę, ale to jest kłamstwo, to jest zwiedzenie. Sam dobrze wiesz, że jesteś sam w domu i patrzysz sobie prosto w oczy, w lusterko, że cały czas czujesz ciężar, że czujesz ciężar. Ale gdy pójdziesz na imprezę, to tylko chwilowo doświadczysz wolności. A gdy się na drugi dzień budzisz, nadal jest ciężar. Nadal jest pustka w sercu. A ja chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus dziś wypełni tą pustkę. On wypełni mi. On wypełni mi pustkę w sercu. Jeżeli chcesz dziś, aby twoja pustka była wypełniona, to przyjdź do Jezusa.
Jeżeli chcesz rozmowy, modlitwy, podejdź tutaj. Będziemy się o Ciebie modlić. Będziemy się o Ciebie modlić. Amen.